Witajcie kochani, na imię mam Czesiek. Chciałem się z wami podzielić historią mojego życia, tym jak Jezus Chrystus zmienił moje życie właśnie. Byłem osobą strasznie chorą, chorą fizycznie, chorą psychicznie, zniewoloną przez narkotyki, przez alkohol. Byłem już dnem straciłem wszystko, nie miałem w życiu nic, że moje życie już nie było nic warte. Wtedy zawołałem do Jezusa Chrystusa, wtedy go poznałem, wtedy w Niego uwierzyłem. Było mi ciężko w Niego uwierzyć, ale zdaję sobie sprawę, że wy też pewnie, ci, którzy nie wierzą. Ciężko wam jest. Wydaje wam się, że to jakiś fikcja, to jakaś fikcja. Nie. Jezus Chrystus to jest prawdziwa osoba, która żyła, umarła za nasze grzechy, za nasze smutki, za nasze troski, za nasze cierpienia i która zmartwychwstała i żyje nadal. Żyje nadal w sercach tych, którzy chcą Go przyjąć, którzy Go pragną. I to życie moje zmieniło się. Na dzień dzisiejszy już nie wiem, co to jest smutek, co to jest zmartwienie, co to jest troska. One przychodzą, ale szybko odchodzą, bo z każdym problemem potrafię sobie poradzić. Dzięki Jezusowi Chrystusowi mam odpowiedź na każde pytanie. Każda sprawa dla mnie jakaś kiedyś zawiła, mglista, dzisiaj jest przejrzysta, jasna i łatwa do zrozumienia, do załatwienia. Kiedyś straciłem wszystko, nie miałem nic, nie miałem żadnej rzeczy swojej materialnej. Nauk tak mnie pogrążył, doprowadził mnie do tego, że straciłem wszystko. Na dzień dzisiejszy jestem człowiekiem, który chodzi z podniesioną głową po ulicach tego miasta, w którym właśnie dokonywała się moja samodestrukcja. Dzisiaj mogę wam powiedzieć wszystkim sumieniem, że żyję. Dzisiaj pierwszy raz mogę powiedzieć, że żyję. Bo wiem, czym jest życie. Wiem, jak Jezus Chrystus działa w moim sercu. Wiem, jak patrzyłem na ludzi, a wiem, jak patrzę teraz. Wiem, jak nienawidziłem, a teraz wiem, jak kocham. Wiem, jak kradłem, a teraz wiem, jak daję imię. To wszystko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki wierze, moi drodzy, możecie zmienić wszystko. Możecie, tak jak ja, ponownie nawiązać relacje utracone ze swoją rodziną. Ja nie widziałem się 5 lat. Na dzień dzisiejszy nie ma dnia, żebyśmy ze sobą nie rozmawiali. Nie ma dnia, żebyśmy nie mówili, żeby dzieci nie mówiły mi, że mnie kochają. Żeby ja im tego nie mówię. Na dzień dzisiejszy jedynym moim celem w życiu jest być człowiekiem takim, jakim chciałbym mnie widzieć Bóg. Jeżeli chcecie, moi drodzy, budzić się jako szczęśliwi ludzie, musicie słuchać głosu Boga. Jak go usłyszę? Poprzez czytanie, poprzez studiowanie Biblii. To jest jedyna odpowiedź. Także bardzo was zachęcam do tego, abyście studiowali Biblię, abyście czytali, abyście przede wszystkim wykonywali to, co on chce, abyście wykonywali. A wasze życie stanie się łatwiejsze, wasze życie stanie się lepsze. A przede wszystkim wasze życie nie skończy się tutaj na ziemi, ale będzie trwało wiecznie. A tutaj na ziemi na pewno wasza sytuacja się poprawi. Ja tego doświadczyłem i wiem, że jest to prawda. Dlatego tutaj jestem dzisiaj, żeby wam zaświadczyć, że jest możliwe wyjście z najgorszego bagna. Bo z Jezusem Chrystusem można wszystko. Bóg może wszystko. Nie ma rzeczy, której On nie jest w stanie zrobić. Jeśli w to uwierzycie, w całym sercu, przyjdziecie do Niego, wasze życie również się zmieni. Dziękuję.